Historia płaskiej Ziemi. Od początku notowanej historii i przez tysiące i tysiące lat kultury wzdłuż całego świata wierzyły, że Ziemia jest płaska. Ich rozmaite kosmologie i kosmologie różniły się w nieznaczny sposób, ale ich ogólna geografia i astronomia były niewiarygodnie spójne i rzeczywistości były praktycznie identyczne. Ziemia była stacjonarną płaszczyzną, pozbawioną jakiegokolwiek ruchu lub krzywizny. Płaska wzdłuż całej swojej ekspansji za wyjątkiem szczytów, gór i dolin. Biegun północny był pojedynczym magnetycznym biegunem środka płaskiej Ziemi z gwiazdą polarną, gwiazdą północnego bieguna znajdującą się dokładnie nad nim. Gwiazda polarna była jedyną nieruchomą gwiazdą na niebie z wszystkimi innymi konstelacjami obracającymi się w idealnych kółkach nad Ziemią każdej nocy. Gwiazdy były podzielone na dwie kategorie, znane jako stałe gwiazdy i wędrujące gwiazdy. Gwiazdy stałe tak się nazywały, ponieważ były obserwowane tak samo jak widzimy je dzisiaj. Pozostawały stałe w swoich formach konstelacji. Noc po nocy, rok po roku, wiek po wieku, nigdy nie zmieniając swoich relatywnych pozycji. Gwiazdy wędrujące, które dzisiaj są nazywane planetami, były tak nazywane, ponieważ były obserwowane tak, jak je możemy zaobserwować dzisiaj. Podróżujące i wędrujące po niebie. Obierające swoje własne, unikalne, spirograficzne formy, tworząc oba do przodu i wsteczne ruchy nad i dookoła Ziemią podczas swoich cyklów. Słońce i Księżyc były jednakowej wielkości i one też krążyły nad i wokół nieruchomej Ziemi, tak jak zostały uwiecznione w symbolu chińskim Yin-Yang. Słońce i Księżyc były znacznie bliżej Ziemi niż obecnie jest uważane, a każde z nich świeciło swoim własnym, unikalnym, przeciwnym światłem. Słońce jest ciepłe, złote, suszące, konserwujące, antyseptyczne, a światło Księżyca jest zimne, srebrne, wilgotne, rozkładające się i septyczne. Słońce i Księżyc, jakby aczkolwiek były podłączone do magnetycznego drzewka majowego, wykonując na przemian spiralne podróże wokół Ziemi co roku. Słońce rozpoczyna swoją wędrówkę o zwrotnika koziorożca podczas przesilenia zimowego, gdzie robi swój najszybszy i największy krąg nad Ziemią. Przez następne 3 miesiące Słońce codziennie nieznacznie zmniejsza swoją drogę i zwalnia prędkość przez równą noc wiosenną, kiedy wykręca swoją drogę od zwrotnika koziorożca do równika. Następnie w ciągu najbliższych 3 miesięcy znów codziennie Słońce nadal nieznacznie zmniejsza swoją drogę i spowalnia prędkość do momentu przesilenia letniego, gdy Słońce wykręca najmniejsze, najwolniejsze okręgi wokół zwrotnika Raka. Po osiągnięciu tego najgłębszego kółka, Słońce, podobnie jak wstążki i tancerze dookoła drzewka majowego, rozpoczyna swoje przeciwne poszerzanie, szybszą podróż z powrotem do zwrotnika koziorożca. Przez następne 3 miesiące, każdego dnia Słońce lekko rozszerzy swoją drogę i przyspieszy swoją prędkość do momentu równonocy jesiennej, kiedy Słońce wykręca swoją drogę od zwrotnika Raka z powrotem do równika. Następnie w ciągu najbliższych 3 miesięcy Słońce znów codziennie nieco poszerza swoją drogę i przyspiesza swoją prędkość aż do przesilenia zimowego, gdy Słońce wypełnia swój najszerszy, najszybszy okrąg wokół zwrotnika koziorożca oraz roczna podróż rozpoczyna się ponownie. Księżyc miał podobną roczną ścieżkę, obracając się wokół Ziemi, ale w przeciwieństwie do Słońca, które stale zmienia swoją prędkość, aby zachować spójny 24-godzinny dzień, prędkość Księżyca nigdy się nie zmienia. W zależności od szerokości geograficznej Księżyc obserwowano wtedy tak, jak i możemy zaobserwować dzisiaj, w cyklach trwających około 25 godzin. To dlatego w różnych czasach i miejscach w każdym miesiącu widzimy Księżyc rano, po południu lub wieczorem. Pochodzi to również od starych bajek takich jak Zając i Żółw. Zając, jak Słońce, zaczyna roczny wyścig pełen energii, emocji i ego. Deklarując siebie zdecydowanym zwycięzcą, startuje z natychmiastową przewagą. Tymczasem równie pewny w jego pozornie mniejszych zdolnościach, pokorny, powolny i stały Żółw Księżyc zaczyna, pozwalając Zającowi prowadzić. Jak wyścig trwa, zarozumiały Zając spowalnia i bierze drzemkę, w momencie, w którym Żółw go wyprzedza. Jest to analogiczne do Księżyca osiągającego zwrotnik Raka przed Słońcem każdego roku i zaczynającego swoją podróż powrotną. Kiedy Zając osiąga połowę drogi wyścigu, uświadamia sobie, że jego słaba postawa zaowocowała wyprzedzeniem przez wolniejszego Żółwia, i zaczyna przyspieszać ponownie. Potem przez resztę wyścigu Słońce podnosi prędkość i z dnia na dzień zyskuje na Księżycu, ale ostatecznie go traci, bo powolny, ale stały Żółw osiąga linię mety przed Zającem i wygrywa.
Pierwszą osobą w pisanej historii kiedykolwiek twierdzącą, że Ziemia wcale nie jest płaskim, nieruchomym centrum wszechświata był grecki matematyk i filozof Pitagoras z Samos, około 500 roku przed naszą erą. Co ciekawe, Pitagoras był również zachwalany przez masońskich historyków, takich jak Albert McKee, James Anderson, William Hutchinson i Williama Prestona jako pierwszego masona. Prezentowane bardziej jako eksperyment myślowy niż kompletna kosmologia, Pitagoras zakładał, że gdyby Ziemia była sferyczną kulą obracającą się raz dziennie wokół własnej osi pionowej, jednocześnie obracającą się corocznie wokół nieruchomego Słońca, to model ten może również wyjaśnić cykliczne ruchy ciał niebieskich. Ten heliocentryczny model był nauczany dla wtajemniczonych w szkole Pitagorasa Krotona, ale nigdy nie stał się popularny i nie miał wpływu poza Grecją przez następne 2000 lat. 100 lat później inny grecki matematyk i filozof o imieniu Platon forsował również sferyczną kosmologię Ziemi. Z tym wyjątkiem, iż twierdził, że kula ziemska jest w centrum ruchu wszechświata, a Słońce, Księżyc i gwiazdy obracają się wokół. Jego najsłynniejszy uczeń, Arystoteles, pisał także o geocentrycznej kosmologii, globu Ziemi, w swojej książce On the Heavens, oferując trzy główne dowody swojej teorii. Po pierwsze, Arystoteles zauważył, że podczas żeglugi z dala od obserwatora znajdującego się na lądzie, statkom zbliżającym się do horyzontu znikał najpierw kadłub z pola widzenia przed masztem, który postulował, że to było spowodowane krzywizną Ziemi. Arystoteles twierdził, że kadłub dlatego pierwszy zniknął za horyzontem Ziemi kuli, bo zakrzywienie ku dołowi powoduje znikanie najpierw kadłuba i ostatecznie masztu i całego statku, spadającego poniżej krzywizny. Dziś możemy łatwo udowodnić, że Arystoteles był w błędzie w swoim założeniu. Używając teleskopu, lornetki czy aparatu fotograficznego z powiększeniem, gdy statek całkowicie znika za horyzontem, nowoczesna technologia pozwala nam przybliżyć i przywrócić cały kadłub statku i wszystko z powrotem do pełnego widoku. Świadczy to o tym, że kadłuby statków nie znikają pierwsze z powodu rzekomej krzywizny Ziemi oraz że linia horyzontu jest w rzeczywistości jedynie znikającym punktem perspektywy z punktu widzenia danego obserwatora, a nie jak Arystoteles zakładał z powodu początku krzywizny Ziemi. Horyzont jest subiektywny i może być różny w zależności od odległości, pogody, wysokości obserwatora i siły jego wzroku lub instrumentów. Horyzont w rzeczywistości wzrasta do poziomu oczu obserwatora, bez względu na to, jak wysoko się znajduje, co dowodzi również, że linia horyzontu nie jest jakimś obiektywnym punktem krzywizny na wypukłej Ziemi, lecz subiektywnie znikającym punktem perspektywy z danego punktu widzenia obserwatora. Drugim punktem Arystotelesa dowodzącym oferowanych przez niego teorii kulistości Ziemi był okrągły cień Ziemi rzucany na Księżyc podczas zaćmienia Księżyca. Do dziś heliocentrycy nadal oferują nam ten argument jako dowód kulistości Ziemi, twierdząc, że podczas zaćmienia Słońce, Ziemia i Księżyc ustawiają się pod idealnym kątem 180 stopni syzygii, jak trzy kule bilardowe, powodując, że Słońce rzuca cień Ziemi na Księżyc. To inteligentne, ale wadliwe założenie zostało przedstawione zupełnie błędnie. Zaćmienia Księżyca występowały i nadal regularnie się zdarzają, kiedy zarówno Słońce, jak i Księżyc są widoczne razem nad horyzontem. Już w czasach tak wczesnych jak za czasów Pliniusza Starszego istnieją zapisy zaćmień zachodzących podczas, gdy zarówno Słońce i Księżyc były widoczne jednocześnie na niebie i nadal są rejestrowane przez Royal Astronomical Society aż do dziś. Oczywiste jest to, że gdy Słońce i Księżyc są równocześnie obserwowane podczas zaćmienia, to znaczy, że nie są one ustawione w 180-stopniową syzygę i dlatego niemożliwe jest, aby Słońce mogło rzucać cień Ziemi na Księżyc, a inne wyjaśnienia muszą zostać rozważone. Innym wyjaśnieniem w rzeczywistości istniejącym już w wielu kulturach na całym świecie jest założenie istnienia trzeciego ciała niebieskiego, znanego jako Rahu, czyli Czarne Słońce, również istniejącego w takiej samej wielkości jak Słońce i Księżyc. Te półprzeźroczyste, czarne ciało przechodzi z przodu Słońca i Księżyca w czasie zaćmienia, powodując przygasanie ich światła. Ostatnim dowodem obserwowanych dowodów Arystotelesa, jego teorii kulistej Ziemi, było pojawianie się gwiazdy polarnej i innych gwiazd stopniowo zniżających się, gdy obserwator porusza się w kierunku południowym. Twierdził, że stopniowe zniżanie się i ewentualne znikanie poza horyzontem niektórych gwiazd i konstelacji w czasie podróży na południe było dowodem, że obserwator jechał na wypukłej, zakrzywionej powierzchni,
Podobnie jak w przypadku argumentu statków znikających na horyzoncie, Arystoteles zakładał, że linia horyzontu była dosłownie krzywizną jego kulistej ziemi, a gwiazdy zniżały się i znikały za nią, stając się niewidoczne, ponieważ masa zakrzywionej ziemi istniała pomiędzy nim a obserwatorem. W rzeczywistości jednak stopniowe obniżanie obiektów na niebie w kierunku horyzontu jest jedynie wytworem prawa perspektywy na powierzchniach płaskich. Jak każdy student sztuki wie, punkt widzenia ludzkiego oka postrzega świat w kształcie piramidy. Także patrząc długim korytarzem, podłoga wydaje się rosnąć, sufit wydaje się tonąć, a ściany wydają się zwężać do punktu centrum widzenia obserwatora. Oczywiście wymiary korytarza pozostają stałe na całej długości. Podłoga w rzeczywistości nie wznosi się, a sufit nie opada. Ani ściany faktycznie się nie kurczą ku sobie. Jednak dla ludzkiego oka wszystko jest postrzegane w ten sposób. Podobnie gdy słońce, księżyc, samoloty lub chmury zdają się zapadać w kierunku horyzontu w miarę oddalania się od nas. Faktycznie one nie tracą wysokości i nie zbliżają się powoli do poziomu morza. W rzeczywistości utrzymują one tą samą wysokość, z wyjątkiem, że oddalają się od siebie i dlatego prawo perspektywy sprawia, że wydają się zapadać. 100 lat po Arystotelesie, około 250 roku przed naszą erą, kolejny grecki matematyk i filozof Eratosthenes złożył swój wniosek do sławy z rzekomymi nowymi dowodami kulistości Ziemi. Eratosthenes zauważył, że w południe podczas przesilenia letniego w Syene słońce nie rzuca cienia i promienie sięgają w jego studni prosto aż do dna. Jednak w międzyczasie w Aleksandrii pionowo stojący pręt metalowy rzuca znaczący cień. Przez faktycznie policzenie długości cienia i jego złożonej odległości od Słońca, Eratosthenes zarejestrował pomiar obwodu Ziemi, blisko tego, z którego heliocentryczni astronomowie korzystają nadal do dzisiaj. Faktem jest jednak, że obliczenia Eratosthenesa dokonano przy założeniu, że Słońce jest miliony mil, tak aby jego promienie spadły idealnie równolegle, nawet w punktach tak rozbieżnych jak Syene i Aleksandria. To błędne założenie doprowadziło do jego wadliwego wniosku, który w końcu został narażony, gdy wynaleziono żeglarski sekstant. Korzystając z sekstantu oraz trygonometrii płaszczyzny poprzez pomiar kąta Słońca w dwóch punktach na Ziemi równocześnie oraz wyliczenie ich odległości od siebie, twierdzenie Pitagorasa ujawniło zarówno wysokość i wymiary Słońca. Używając tej metody, Słońce i Księżyc wielokrotnie obliczano na około 32 mile średnicy i 3000 mil od powierzchni Ziemi. Nakręcone materiały filmowe z balonów wysokościowych również pokazują oświetlające hotspoty na chmurach, potwierdzając, że Słońce jest lokalne i działa jak reflektor, a nie płonąca kula gazu miliony mil od nas, tak jak heliocentrycy zakładają. Po Eratosthenesie teoria globu Ziemi całkowicie znikła z myśli filozoficznej i zapisywanej historii na prawie 2000 lat. Kosmologia geocentrycznej płaskiej Ziemi nadal królowała, a nawet Eratosthenes reklamował się jako ojciec geografii. Przedstawiając płaską Ziemię w swojej słynnej mapie świata ze 194 roku przed naszą erą. Mniej więcej w tym samym czasie Krates z Malos wynalazł pierwszy model kuli ziemskiej, ale nie wpłynęło to znacząco na skalę światową. Dalej do przodu, do 1522 roku naszej ery. Ferdynand Magellan, jako pierwsza osoba w historii znanej, z powodzeniem opłynął świat. To opłynięcie Ziemi wkrótce stało się i jest reklamowane dzisiaj jako absolutny dowód na teorię kulistości. Jeśli Magellan był w stanie płynąć wschód-zachód wokół całego świata i powrócić do swego pierwotnego punktu wyjścia, to Ziemia na pewno nie może być płaska i musi być kulą, prawda? Źle. Podobnie jak umieścisz kompas, wyznaczając swój środkowy punkt na płaskiej kartce papieru. Rysujesz krąg w jedną stronę albo drugą i powrócisz do punktu początkowego. Więc czy statek lub samolot może opłynąć płaską Ziemią? Jedynym rodzajem opłynięcia, który nie może się wydarzyć na płaskiej Ziemi, jest kierunek północ-południe, który do tej pory nadal nie został wykonany. Zarówno biegun północny i Antarktyda są wojskowo egzekwowaną strefą bez lotów, bez statków, z powodu ograniczeń pochodzących nie skąd inąd jak z Narodów Zjednoczonych. Te same Narody Zjednoczone, które wyniośle wykorzystują płaską mapę Ziemi w oficjalnym logo i fladze. W 1543 roku, na kilka dni przed śmiercią, mason i jezuita Mikołaj Kopernik opublikował swoją książkę o obrotach sfer niebieskich, która ożywiła heliocentryczną kosmologię Pitagorasa i zaczęła tzw. rewolucję kopernikańską, od płaskiego geocentrycznego modelu do kierunku modelu globalno-heliocentrycznego. Ponieważ jego książka zakładała, że Ziemia jest przechyloną, kiwającą i kręcącą się sferą obracającą się z prędkością zawrotu szyi wokół nieruchomego Słońca, początkowo spotkał się z należytym niedowierzaniem. Kopernik zawsze przeciwdziałał temu, twierdząc, że jego teorie były jedynie hipotezami i nie powinny być uważane za prawdę. W swojej książce napisał nawet: nauczania Pitagorasa zostały oparte o twierdzenia, które mają być uważane za prawdę.
Oznacza to, że nie jest konieczne, aby hipoteza była prawdziwa, a nawet prawdopodobna. Hipoteza o ruchu Ziemi jest tylko jedną, która jest przydatna do wyjaśnienia zjawisk, ale nie należy jej traktować jako bezwzględnej prawdy. Rówieśnik Kopernika, słynny duński astronom Tycho Brahe, argumentował przeciwko heliocentrycznemu modelowi, że gdyby Ziemia obracała się wokół Słońca na orbicie, to zmiana względnego położenia gwiazd po 6 miesiącach ruchu orbitalnego nie mogłaby być niewidoczna. Brahe napisał, że gwiazdy powinny się oddzielać w miarę zbliżenia i łączyć w miarę oddalania. W rzeczywistości jednak po milionach mil rzekomej orbity wokół Słońca ani jednego centymetra paralaksy nie wykryto w gwiazdach. Nawet Wikipedia to przyznaje. Brak zaobserwowania jakiejkolwiek paralaksy był uznawany za krytyczny błąd w każdej teorii niegeocentrycznej. Odpowiedź Kopernika na ten oczywisty problem była prosta. Przesunął gwiazdy tak absurdalnie daleko od Ziemi, że nawet po milionach mil rzekomej orbity wokół Słońca dostrzegalne paralaksy nie mogły być wykryte. Kopernik po prostu potrzebował twierdzić, że gwiazdy są biliony milionów mil od nas. Także matematycznie rzecz biorąc byłoby niemożliwym, aby wykryć takie niewielkie paralaksy. Ponownie rówieśnicy Kopernika argumentowali przeciwko tej jego wygodnej korekcie, twierdząc słusznie, że jeśli gwiazdy byłyby oddalone biliony mil, to nie byłoby sposobu, aby je zobaczyć. Kopernik z powrotem propagując po raz kolejny twierdził, że powód, dlaczego mogliśmy jeszcze zobaczyć gwiazdy biliony mil od nas, jest taki, że nie są one jedynie drobnymi punktami przeźroczystego światła na nocnym niebie, ale że gwiazdy były w istocie gigantycznymi kulami gazowymi miliardy razy większymi niż nasze Słońce. Więc najpierw Kopernik musiał przenieść gwiazdy biliony mil od nas, aby wyjaśnić paralaksy, a następnie musiał dokonać powiększenia gwiazd miliardy razy, aby wyjaśnić, tłumacząc, dlaczego jeszcze w ogóle je widzimy z tak fantastycznych dystansów. Wreszcie zaproponował bardzo konkretne odległości i równania matematyczne, ugruntowując swoją teorię, twierdząc na przykład, że miał precyzyjnie obliczoną odległość Słońca od Ziemi, będącego dokładnie 3 391 200 mil. Na przełomie XVII wieku Tycho Brahe pod patronatem cesarza Rudolfa II rozpoczął budowę największego, najbardziej nowoczesnego obserwatorium astronomicznego, jakie kiedykolwiek zbudowano. Słysząc to, niemiecki astronom i mason Johannes Kepler zdecydował się na praktyki u Brahe. Nawet jeśli Kepler bronił szeroko kwestionowanej teorii heliocentrycznej Kopernika o Ziemi kuli, to Brahe niechętnie akceptował Keplera jako swojego ucznia na podstawie jego zasług jako astronoma i matematyka. Brahe pozwolił Keplerowi mieć dostęp do obserwatorium, ale całkowicie strzegł danych i wniosków z niego, co sfrustrowało i rozgniewało Keplera do punktu ostatecznie zakończonego żywiołową wymianą argumentów między dwoma z nich, w wyniku której Brahe wykopał Keplera. Po znacznym zadośćuczynieniu i przepraszaniu rok później Brahe w końcu wybaczył Keplerowi i przyjął go z powrotem jako praktykanta. Tym razem jednak Kepler nie był zadowolony ze swojej roli zwykłego ucznia i wkrótce zaproponował i zapewnił sobie zlecenie na nowy projekt cesarza Rudolfa – The Rudolphine Astronomical Tables. Niecały miesiąc później Tycho Brahe tajemniczo padł martwy i Johannesowi Keplerowi dano dostęp do wszystkich pożądanych danych Brahe, dowolne zarządzanie obserwatorium i pozycję nowego oficjalnego astronoma cesarza Rudolfa. Obfite poszlaki i oczywiste motywy i spekulacje sugerowały, że Kepler rzeczywiście zamordował Brahe. Brahe miał zaledwie 54 lata, był przy dobrym zdrowiu, a gdy nagle stał się śmiertelnie chory i zmarł, jego oficjalna przyczyna śmierci została ogłoszona z zakażenia pęcherza moczowego. Jednak kolejne sekcje zwłok ujawniły obecność ilości toksycznej rtęci na jego wąsach, które doprowadziły wielu badaczy do wniosku, że został otruty. Książka z roku 2004, Heavenly Intrigue, sugerowała, że Kepler rzeczywiście zamordował Brahe, aby uzyskać dostęp do jego danych. Kepler sam nigdy nie zaprzeczył temu i faktycznie napisał: przyznaję, że kiedy Tycho zmarł, szybko skorzystałem z nieobecności lub braku ostrożności spadkobierców poprzez obserwacje pod moją opieką, a może ich uzurpacją. I tak przez resztę swojego życia Kepler pracował w obserwatorium Brahe dla pracodawców Brahe z wykorzystaniem danych Brahe do dalszego wsparcia teorii Kopernika, które Brahe zawsze krytykował. On zmodyfikował obliczenia Kopernika niebiańskich ruchów, zmieniając je z doskonałych kręgów na nieregularne elipsy, a nawet sformułował nową, zaktualizowaną odległość Słońca od Ziemi. Chociaż Kopernik twierdził, że odległość Słońca od Ziemi to 3 391 200 mil, Kepler zapewnił społeczność astronomiczną, że jego nowe wyliczenie 12 376 800 mil jest prawdziwą odległością. Kilka lat później, w 1608 roku, został wymyślony pierwszy teleskop, a do 1609 roku kolejny mistrz kopernikanizmu,
Włoski astronom Mason i prawdopodobnie jezuita Galileusz kupił i zbudował kilka z nich. Galileusz udoskonalił konstrukcję teleskopu, zwiększając możliwość zoomu z oryginalnego trzykrotnego do 30-krotnego powiększenia. A w 1610 roku dokonał rzekomo największego odkrycia w jego karierze. Z jego 30-krotnym zoomem twierdził, że widział przez teleskop to, co opisał jako trzy stałe gwiazdy, zupełnie niewidoczne przez ich małość, bliskość do Jowisza i leżące na prostej linii wskroś niego. Po śledzeniu przez chwilę tych niewidzialnych gwiazd, widząc, że pojawiają się czasami, a czasami już nie, Galileusz stwierdził, że kiedy nie mógł ich znaleźć, to pewnie ukrywały się za Jowiszem. I dlatego mogą być niewidocznymi gwiazdami, w ogóle raczej niewidzialnymi księżycami na orbicie Jowisza. Jego rzekome odkrycie księżyców krążących wokół Jowisza następnie reklamowano jako dowód systemu Kopernika, twierdząc, że Ziemia musi być planetą jak Jowisz, ponieważ obie mają orbitujące księżyce. Aż do dzisiaj NASA twierdzi, że ma specjalne teleskopy, które mogą przy okazji zobaczyć te księżyce Jowisza, tak jak Galileusz twierdził w swoim czasie, że zobaczył je przy okazji ze swoich specjalnych teleskopów. Z obecnie zaawansowaną technologią teleskopów robienie zbliżeń za pomocą aparatów bądź kamer pozwala widzieć ciała niebieskie znacznie bliżej i ze znacznie większą precyzją niż Galileo mógłby kiedykolwiek spodziewać się. W 2016 roku Nikon P900 posiada 83-krotny zoom optyczny i 332-krotny zoom cyfrowy, możliwości, które doprowadzają teleskopy Galileo do wstydu. Jednak nawet z obecnym poziomem powiększeń rzekome niewidzialne gwiazdy Galileusza są niemożliwe do zauważenia i wykrycia. Galileusz i jego poprzednik, kolega Mason, działali bardziej jak prawdziwie wierzący w swoją heliocentryczną wiarę, aniżeli pracowici naukowcy. Byli stale winni wymyślania skomplikowanych teorii wspierających swoje zrezygnowane konkluzje. To było bardzo widoczne w przypadku Galileo, przedstawiającego swoją teorię na temat przyczyny przypływów w 1616 roku. Kardynał Bellarmin napisał do Galileo rok wcześniej, stwierdzając, że system Kopernika nie może się obronić bez prawdziwej fizycznej demonstracji, że Słońce nie okrąża Ziemi, ale Ziemia okrąża Słońce. Biorąc to sobie do serca, Galileo miał nadzieję pokazać, że przypływy na Ziemi były spowodowane przez rozlewanie się tam i z powrotem wody jako punktu na powierzchni Ziemi przyspieszającego i spowalniającego ze względu na rzekomy obrót Ziemi wokół własnej osi i wokół Słońca. Twierdził, że te hipotetyczne ruchy kulistej Ziemi były przyczyną przepływów i odpływów, a zatem pływy były dowodem na ruch Ziemi. Niestety dla Galileo jego pomysły nie zostały zaakceptowane i łatwo sprawdzone przez jego rówieśników, którzy słusznie zauważali, że jeśli jego teoria byłaby prawidłowa, to byłby tylko jeden przepływ dziennie. I nie tylko to, ale jeśli pływy spowodowane byłyby rzekomymi ruchami Ziemi, to wszystkie jeziora, stawy i inne śródlądowe miejsca wodne powinny mieć podobny efekt, a jednak nie mają. Kolejnym mistrzem heliocentryzmu był angielski matematyk i astronom, szlachecki mason i prezydent Royal Society, Sir Isaac Newton. W 1687 Newton opublikował swoje słynne Principia Mathematica, podstawy matematyki, w których przedstawił światu swój pomysł grawitacji. Teoria Ziemi kuli od dawna w obliczu krytyki za bycie niepraktyczną ze względu na naturalną fizykę kręcących się kulistych obiektów, mianowicie, że cokolwiek umieszczone na swojej powierzchni powinno natychmiast spaść albo odlecieć. Jak mogą ludzie, budynki i wielkie oceany pozostawać całkowicie przyklejone do kulistej Ziemi obracającej się szybciej niż prędkość dźwięku? Teoria Ziemi kuli potrzebowała siły, która by mogła utrzymać wszystko na swoim miejscu. Siła na tyle silna, aby utrzymać oceany przyklejone do Ziemi, ale na tyle słaba, aby nie zatopić żaglówki. Siła na tyle silna, aby przyciągnąć całą atmosferę wraz z zawrotną prędkością Ziemi, ale na tyle słaba, aby ptaki i owady mogły swobodnie unosić się i podróżować we wszystkich kierunkach. Siła tak silna, że może sprawić, że deszcz będzie spadał w drugą stronę, a rośliny będą rosnąć do góry nogami. Ale jednak na tyle słaba, że nie może być wykryta w żaden współcześnie znany sposób. Postulat Newtona o niewidzialnej sile, zdolnej do działania na ogromnych odległościach, doprowadził go do bycia mocno krytykowanym za wprowadzenie agencji okultystycznej w dziedziny nauki. Wcześniej przed teorią Newtona o grawitacji naturalne prawa gęstości i upływalności były doskonałe i odpowiednio wyjaśniały świat dookoła nas. Na przykład powodem, dlaczego balon wypełniony helem wzrasta do nieba, a balon wypełniony powietrzem opada na ziemię, nie jest dzięki temu, że mistyczna ciągnąca siła Newtona ma awersję do helu,
ale dlatego, że hel jest lżejszy i mniej gęsty niż azot, tlen i inne elementy, które tworzą otaczające nas powietrze. Także unosi się do góry i odwrotnie. Balon wypełniony z wydechu dwutlenkiem węgla jest cięższy i gęstszy niż otaczające go powietrze, także opada na ziemię. Gdybyś dmuchnął na nasiona mniszka z ręki, ta substancja ledwie cięższa od powietrza będzie unosić się powoli, ale w końcu opadnie na ziemię. Jeśli spada kowadło z rąk, coś znacznie cięższego od powietrza, to odbywa się to szybko i spada bezpośrednio prosto na ziemię. To nie dlatego, że grawitacja preferuje kowadło od nasion mniszka, ale raczej dlatego, że taka jest naturalna fizyka wyporu dla obiektów mniej gęstszych niż medium je otaczające, że się unoszą. Natomiast obiekty gęstsze niż medium je otaczające się zatapiają. To jest powodem, dlaczego krople deszczu spadają poprzez powietrze, a pęcherzyki powietrza unoszą się poprzez wodę z powodu swojej względnej gęstości. To nie ma nic wspólnego z mistyczną siłą ciągnącą wirujące kulki z wyobraźni Newtona. Teoria Newtona podobno zaczęła się po obejrzeniu spadającego jabłka z drzewa w miejscowości Woolsthorpe. Tak jakby nikt w historii ludzkości do tej pory nie widział spadającego obiektu i zastanawiał się, dlaczego spadł. Istotne objawienie naukowe. Jabłko nie spadło, ponieważ było cięższe i gęstsze niż powietrze wokół niego, ale ponieważ siła środka wirującej kuli Ziemi ciągnie je do podłoża. Newton szybko zabrał się do pracy, formując teorię powszechnego ciążenia, które zwykł tłumaczyć nie tylko spadającymi przedmiotami, ale również orbitującymi ciałami niebieskimi. Newton twierdził, że grawitacja Słońca, Księżyca, Ziemi, planet i gwiazd powoduje, że one orbitują wokół najbardziej masywnych pobliskich ciał. Więc nie tylko grawitacja była kapryśna, ale i selektywna w kwestii obiektów, sprawiając, że niektóre spadają, a niektórym pozwala się unosić. Grawitacja była również w stanie wykonywać różne funkcje w różnych skalach. W ludzkiej skali grawitacja rzekomo powoduje, że ludzie, budynki i oceany trzymają się Ziemi. Podczas gdy w skali planetarnej grawitacja rzekomo powoduje, że Księżyc jest na orbicie wokół planety, a planeta na orbicie wokół gwiazdy. Niestety Newtona nigdy nie zapytano o to i nadal pozostaje to pytaniem. Jak i dlaczego grawitacja powoduje, że obie planety orbitują Słońce, a ludzie trzymają się przyczepieni do Ziemi? Grawitacja powinna albo powodować, że ludzie by się unosili w zawieszonych kołowych orbitach wokół Ziemi, albo też powinna powodować, że Ziemia, Księżyc i wszystkie planety byłyby przyciągane i uderzane o Słońce. Dwa efekty są bardzo różne, jednak ten sam powód jest przypisywany do obu. Ponadto, to niby magnetyczne przyciąganie masywnego obiektu grawitacji jest utrzymywane, a jednak nigdzie nie można go znaleźć w świecie przyrody. Nie ma przykładu w naturze masywnej kuli lub innego obiektu, który na podstawie swojej masy sam powoduje, że mniejsze obiekty trzymają się jego lub orbitują wokół. Nie ma nic na Ziemi tyle masywnego, że można wykazać, aby nawet kurz króliczy trzymał się lub orbitował wokół niego. Spróbuj zakręcić mokrą piłką tenisową lub innym kulistym przedmiotem z mniejszą rzeczą umieszczoną na jego powierzchni, a okaże się, że wszystko spada albo odlatuje i nic nie trzyma się albo krąża go. Aby ubiegać się o istnienie fizycznego prawa bez jednego praktycznego przykładu dowodu jest pogłoską, a nie nauką. W tej chwili prawdopodobnie zaczynasz dostrzegać, że ci masońscy heliocentryczni kapłani są mniej zainteresowani nauką i prawdą niż propagowaniem wymyślania dowodów dla swoich przesądów. W podobny sposób jak Kopernik twierdził, że Słońce jest 3,391,200 mil z dala, ale Kepler wyliczył to na 12,376,800 mil. Newton był cytowany zauważając: to nie ma znaczenia, czy możemy wyliczyć to na 28 lub 54 milionów mil odległości. Dla obu to zadziała dobrze. Wydaje się, że miał rację, bo rzekome odległości heliocentryków ciągle rosły w milionach. Aż do dzisiaj, gdzie stoimy z oficjalną wersją NASA wskazującą aż na 93 miliony mil. W 1773 roku kapitan Cook stał się pierwszym znanym nowoczesnym badaczem, który przełamał koło Antarktydy i osiągnął barierę lodową. Wyprawa ta oferowała ekscytującą szansę na znalezienie dowodu dla albo płaskiego lub kulistego modelu Ziemi. Ponieważ kapitan Cook zamierzał całkowicie opłynąć Antarktydę, to szukał wlotów przez lodowe ściany. Gdyby Ziemia rzeczywiście była kulą z obwodem w równiku 25 tysięcy mil, jak twierdzą heliocentrycy, to kompletne opłynięcie Antarktydy miałoby około 12 tysięcy mil, a jeśli Ziemia jest płaska z Antarktydą wokół całego obwodu, to kompletne opłynięcie Antarktydy musiałoby wynosić ponad 50 tysięcy mil.
Podczas trzech rejsów trwających 3 lata i 8 dni, kapitan Cook i załoga wypływali w sumie 60 tysięcy mil wzdłuż wybrzeża Antarktydy i ani razu nie znaleźli wlotu lub ścieżki przez lub poza lodowatą masywną ścianę. Kapitan Cook napisał: lód rozszerza się na wschód i zachód, daleko poza zasięg naszego wzroku, natomiast południowa połowa horyzontu zostanie oświetlona przez promienie światła, które odbijają się od lodu na znacznej wysokości. Późniejsze wyprawy kapitana Jamesa Clarka Rossa i kapitana George'a Naresa w XIX wieku dodatkowo potwierdziły ustalenia kapitana Cooka. Wyprawa Rossa spędziła 4 lata i 5 miesięcy w silnie opancerzonych okrętach, nie znajdujących żadnego punktu wejścia poza lodowatą południową ścianę. Nares spędził 3 lata okrążając Antarktydę, biorąc niepoprawne kierunki i nabijając w sumie prawie 69 tysięcy mil. Jeśli Antarktyda jest naprawdę malutkim, lodowatym kontynentem, jak twierdzą zwolennicy Ziemi Kuli, to wszystkie z tych wypraw skończyłyby się wcześniej. Oprócz tego wiele antarktycznych odkrywców, w tym kapitan James Clark Ross i porucznik Charles Wilkes, używając mapy projekcyjnej Ziemi Kuli, pisało w swoich dziennikach z zaskoczeniem, że rozbieżności w rzeczywistej pozycji statku, a ich obliczeniami, były normą, twierdząc, że w zasadzie każdego dnia znajdowali się z 12-16 mil od przewidywanej pozycji, a w niektóre dni rozbieżności dochodziły nawet do 29 mil. Te ogromne rozbieżności doświadczane przez odkrywców, im dalej udawali się na południe, były zazwyczaj przypisywane do coraz bardziej silnych burz, wiatrów i prądów. Ale gdyby tak było w tym przypadku, to powinni oni równie często znajdować się przed swoimi obliczeniami, a tak nigdy się nie stało. W 1783 roku zostały wynalezione balony i po raz pierwszy w rejestrowanej historii ludzie byli w stanie unosić się kilometry nad powierzchnią Ziemi, aby przekonać się raz na zawsze, czy Ziemia jest płaska, czy Ziemia jest kulista. Ku zaskoczeniu wielu osób, tak wysoko jak się wznosili, horyzont cały czas pozostawał idealnie płasko, 360 stopni wokół nich, i cały czas wznosił się do poziomu oczu aż do góry. Jane Glacier pisał w swoim Travels in the Air, że patrząc z dachu samochodu, horyzont pojawia się na jednym poziomie oczu, a także bierze wielki widok całego widocznego obszaru poniżej. Byłem porażony jego dużą regularnością. Wszystko było niczym w porównaniu do jednej płaszczyzny. Wydawało się zbyt płaskie. Victor Emmanuel, kolejny użytkownik balonów z gorącym powietrzem, napisał: zamiast ziemi chowającej się z widoku na obu stronach oraz większej części znajdujących się pod samochodem, tak jak zakładano, to występowało to całkowicie odwrotnie. Najniżej w części, jak ogromny basen, znajdowały się natychmiastowo bezpośrednio pod samochodem, a horyzont na wszystkich stronach wzrastał aż do poziomu oczu. Jak stwierdzono już wcześniej, jest to tylko możliwe na płaskiej powierzchni. Minął niecały wiek po tym, jak Newton opublikował swoje teorie na temat grawitacji, zanim jakikolwiek eksperyment naukowy został opracowany, aby spróbować udowodnić jego istnienie. W 1797 roku Henryk Cavendish, brytyjski naukowiec, mason oraz bogaty wnuk księcia Devonshire, stworzył eksperyment, który, jak twierdził, pomyślnie udowodnił istnienie grawitacji, mierząc jego stałą i dostarczając dokładnych danych mas Ziemi, Słońca, Księżyca i planet. Jak Cavendish osiągnął ten milowy krok dla heliocentrycznej pseudonauki? Wbił dwie duże kule na przeciwległych końcach równowagi skrętnej i powiesił je z dachu swojego kurnika. Przez oglądanie i rejestrowanie nieznacznych ruchów za pomocą teleskopu przez okno, tak aby jego masa nie miała wpływu na odczyt, Cavendish stwierdził, że udowodnił istnienie grawitacji. Dwie małe ołowiane kulki wisiały w pobliżu dużych i jakikolwiek obserwowalny ruch wobec siebie był rejestrowany jako wpływ grawitacji. Obecnie eksperyment Cavendish jest szeroko krytykowany przez środowisko naukowe, ponieważ nigdy w ponad dwuwiecznej historii od czasu jego utworzenia nikt nie był w stanie go powielić. Po pierwsze, kulki nie zawsze przyciągają się nawzajem, gdyż należą do tak zwanej stałej grawitacyjnej, by być w ogóle stałymi. Czasami równowaga skręca balans w kierunku kulek, a czasami oddala, także nie można nie uwzględnić pewnego nieznacznego drżącego ruchu podczas interakcji z nim. Henry nawet skarżył się w swoich notatkach, że jak robił pomiary, to często wynalazek był nadal w drganiu. Po drugie, skoro jego wyliczona siła grawitacji, 10 spotęgowane 39-krotnie, była słabsza niż siła elektromagnetyczna, z której wszystkie obiekty materialne się składają, to nie można mieć kontroli nad eksperymentem, który mógłby znacząco i pozytywnie odróżnić rzekomą siłę grawitacji od wiadomo silniejszej siły elektromagnetycznej. Innymi słowy, kulki po prostu mogą się przyciągać wzajemnie za pomocą elektryczności statycznej, znanej siły występującej we wszystkich rzeczach, miliardy razy silniejsze od siły grawitacji i niemożliwej do opanowania w czasie eksperymentu. Choć nikomu nie udało się powtórzyć ustaleń Cavendisha, eksperyment przeszedł do historii jako wielki sukces i nadal jest nauczany jako prawdziwy dowód powszechnego ciążenia w dzisiejszych podręcznikach nauki. Pół wieku później, w 1851 roku, francuski naukowiec Léon Foucault przeprowadził podobny eksperyment jak Cavendish, ale tym razem zwisającej pojedynczej kuli z sufitu kołysał ją i twierdził, że cały obserwowany ruch boczny jest dowodem, że Ziemia obraca się pod wahadłem.
Od pierwotnej demonstracji Foucaulta te wahadła są regularnie w muzeach i salach wystawowych na świecie, rzekomo zapewniając wieczny dowód heliocentrycznej teorii pędzącej Ziemi kuli. Prawda jest jednak zupełnie inna niż większość naiwnej publiczności myśli. To wahadło Foucaulta jest nieudanym eksperymentem, który niczego nie dowodzi poza tym, jak łatwo jest dla pseudonauki oszukanie mas dających sobą kierować. Zacznijmy od tego, że wahadło Foucaulta nie huśta się jednolicie w jednym kierunku. Czasem obraca się w prawo, a czasem w lewo, czasem nie obraca się wcale, a czasami obraca się ono o wiele za dużo. Naukowcy, którzy na różne sposoby powtarzali doświadczenie, przyznali, że trudno było się obejść bez początkowego wprawienia wahadła w nieznaczne boczne odchylenie. W rzeczywistości zachowanie wahadła zależy od punkt pierwszy, początkowej siły rozpoczynającej swoje kołysanie, punkt drugi, okrągłego uchwytu, łączka między kulą wahadła a jego przymocowaniem, które w najłatwiejszy sposób umożliwia ruch kołowy, a nie inny ruch. Rzekomy obrót Ziemi jest zupełnie nieistotny, bez znaczenia i pozbawiony związku z bujaniem się wahadła. Jeśli tak zwana stała rotacja Ziemi wpływałaby w jakikolwiek sposób na wahadło, nie byłoby potrzeby fizycznego wprawiania jej w ruch. Jeśli dzienny ruch obrotowy Ziemi powodowałby 360-stopniowe, jednostajne, dzienne rotacje wahadeł, wtedy w ogóle nie istniałyby na Ziemi nieruchome wahadła. Również w połowie XIX wieku kolejny Francuz o imieniu Gaspard Gustave Coriolis przeprowadził kilka eksperymentów pokazujących działanie energii kinetycznej w systemach obrotowych, które do tej pory są zmitologizowane jako dowód teorii heliocentrycznej. Jego efekt Coriolisa jest często uznawany jako przyczyna tego, że miski umywalek i WC na półkuli północnej odprowadzają wodę obracając się tylko w jednym kierunku, podczas gdy na półkuli południowej powodują obrót wody w przeciwnym kierunku, zapewniając w ten sposób dowód wirującej Ziemi kuli. Po raz kolejny jednak, podobnie jak bojejące się wahadło Foucaulta i wiszące kulki Cavendisha, umywalki i toalety w północnej i południowej półkuli nie obracają się w stale dowolnym jednym kierunku. Umywalki i toalety w tych samych gospodarstwach domowych, jak często się okazuje, kręcą się w przeciwnych kierunkach, w zależności wyłącznie od kształtu zbiornika i kąta wejścia wody, a nie rzekomego obrotu Ziemi. Efekt Coriolisa również mówi się, że ma wpływ na trajektorię pocisków, jak również na warunki pogodowe, podobno powodując, że najwięcej burz na półkuli północnej obraca się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a większość burz na półkuli południowej obraca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, powodując, że kule dalekosiężnych karabinów mają tendencję w prawą stronę tarczy na półkuli północnej oraz w lewo na półkuli południowej. Jednakże ponownie te same problemy pozostają. Nie każda kula i nie każda burza konsekwentnie wykazują takie zachowanie, a zatem nie może to zostać wykorzystane jako dowód czegokolwiek. Pod koniec XIX wieku, głównie dzięki eksperymentom, książkom i wykładom angielskiego wynalazcy doktora Samuela Robotama, płaskoziemski renesans zaczął zamiatać świat. Odkrycia Robotama, począwszy od jego książki z roku 1864 Ziemia nie jest kulą, Earth not a globe, eksperymentalne śledztwo do prawdziwej postaci Ziemi, udowadniając, że jest płaszczyzną bezosiowego lub orbitalnego obrotu i jedynym materialnym światem w tym wszechświecie, powodując dość duże zamieszanie w społeczności naukowej i dzięki trzem dekadom jego wysiłków kształt Ziemi stał się gorącym tematem dyskusji na przełomie XIX wieku. Dr. Robotam przeprowadził kilka eksperymentów z użyciem teleskopów, poziomicy i teodolitu, specjalnych instrumentów służących do precyzyjnego pomiaru kątów na płaszczyznach poziomych i pionowych. Poprzez umieszczenie ich w równych wysokościach skierowanych ku sobie udowodnił wielokrotnie z powodzeniem, że Ziemia jest idealnie płaska przez kilometry i bez ani jednego metra krzywizny. W swojej najbardziej znanej serii eksperymentów Robotam udał się do Cambridge w Anglii, gdzie znajduje się 20-milowy kanał zwany Old Bedford, który przechodzi w linii prostej od Fenland, znanego jako Bedford Level. Woda nie ma przerw lub przeszkód w jakiejkolwiek formie i pozostaje stacjonarna, dzięki czemu doskonale nadaje się do ustalania, czy jakakolwiek ilość wypukłości krzywizny faktycznie istnieje. Gdybyśmy żyli na kulistej ziemi, każdy staw, jezioro, bagno, kanał lub inne duże ciało stojącej wody musiałoby zawierać niewielki łuk lub półkole zakrzywione w dół od głównego szczytu. Jeżeli kula Ziemi miałaby naprawdę 25 tysięcy mil w obwodzie, jak twierdzą heliocentrycy, to dyktuje to trygonometrię sferyczne, że wszystkie powierzchnie stojące powinny się zakrzywiać ku dołowi, na łatwo mierzalne 8 cali na milę pomnożone przez kwadrat odległości. Oznacza to, że wzdłuż 6-milowego kanału wody stojącej Ziemia musiałaby mieć krzywiznę 16 stóp i 8 cali, w dół od jednego końca do drugiego, lub poprzez schowanie się 6 stóp na obu końcach od środkowego szczytu, w zależności od tego, gdzie pomiar jest dokonywany.
Robotam testował na początku poprzez stanie w wodzie, trzymając teleskop 8 cali nad powierzchnią, podczas gdy jego partner wiosłował, oddalając się od niego w małej łodzi z flagą wysoką na 5 stóp. Gdyby Ziemia była rzeczywiście kulą o obwodzie 25 tysięcy mil, do czasu kiedy łódka osiągnęła most Wellney, oddalony o 6 mil, łódź i flaga powinny być całkowicie niewidoczne i ukryte za 6 stopami zakrzywionej wody. W rzeczywistości jednak, za każdym razem, jak to sprawdzano, cała łódź i flaga pozostały widoczne od początku do końca. W drugim eksperymencie dr Robotam umieścił 7 flag wzdłuż krawędzi wody, każdą w odległości 1 mili od następnej z ich wierzchołkiem usytuowanym na 5 stopach nad powierzchnią i stanął ze swoim teleskopem za pierwszym. Gdyby Ziemia była kulą ziemską w obwodzie 25 tysięcy mil, każda kolejna flaga musiałaby się zapadać określoną i pewną ilość poniżej ostatniej. Pierwsza i druga flaga ustalałyby linię wzroku, a następnie trzecia powinna spaść 8 cali poniżej drugiej, czwarta flaga 32 cale poniżej, piąta 6 stóp poniżej, szósta 10 stóp i 8 cali poniżej, a siódma flaga powinna oczywiście 16 stóp i 8 cali być poniżej linii wzroku. Nawet gdyby Ziemia była kulą 100 tysięcy mil w obwodzie, ilość łatwo mierzalnej krzywizny powinna być i byłaby nadal widoczna w tym eksperymencie. Ale w rzeczywistości nie ma ani jednego cala krzywizny, a flagi wszystkich zostały w doskonałej kolejności jako zgodne z powierzchnią płaską. W 1870 roku jeden z kibiców Robotama, naukowiec angielskiej Royal Academy John Hampden, oferował publicznie zakład na 500 funtów dla każdego, kto udowodni, że Ziemia jest kulista, powtarzając eksperyment Bedford Level. Alfred Russel Wallace, kolega, angielski naukowiec, zagorzały ewolucjonista i osobisty przyjaciel Karola Darwina, przyjął zakład Hampdena i spotkali się we dwoje wraz z sędziami do rozstrzygnięcia sprawy na Bedford Level. Pierwotny plan był, aby powtórzyć eksperyment z flagą Robotama, ale po kilku godzinach próbując wyrównać jeden marker po kolejnym na każdej mili, patrząc przez teleskop, nie mogli nawet ocenić, który był który, nie mówiąc już o decyzji, czy linia wzroku wzdłuż nich była płaska czy zakrzywiona. Gorąca debata doprowadziła do ostrej kłótni i doświadczenie uznano za farsę. Zakończono go tego dnia, ale tydzień później zebrali się ponownie. Tym razem Wallace wyznaczył nowe parametry do eksperymentu, które nigdy nie zostały przetestowane lub zatwierdzone przez Robotama lub Hampdena. Wallace zawiesił duży bawełniany arkusz ze starego mostu Bedford z grubą czarną linią namalowaną w jego centrum i umieścił swój teleskop 6 mil na południe na moście Wellney, na tej samej wysokości. Następnie w połowie drogi między tymi dwoma punktami Wallace umieścił długi czerwony słup zawieńczony dyskiem markera zaprojektowanym, by wpadać w linię zgodnie z czarnym namalowanym markerem i teleskopem. Wszystko to umieścił pod masońsko znaczącymi 13 stopami i 3 calami nad wodą. Planem Wallace'a było obserwowanie płyty markera i czarnej linii przez teleskop, a jeśli środkowy znacznik pojawiłby się poniżej linii wzroku, byłoby to dowodem na płaską powierzchnię wody, a jeśli środkowy znacznik pojawiłby się powyżej linii wzroku, to byłoby to dowodem na krzywiznę Ziemi. Hampden natychmiast wziął się za kwestię tej nowej metody określającej krzywiznę, ale podobno niechętnie zgodził się kontynuować. Patrząc przez teleskop, marker centrum spadł o włos poniżej celownika lunety, a daleki marker mostu spadł odrobinę poniżej. Wynik ten nie był oczekiwany przez którąkolwiek ze stron, ale Wallace szybko stwierdził, że jest to dowód na to, że Ziemia się zakrzywia w dół, podczas gdy Hampden twierdził, że wyniki są zgodne z prawem perspektywy na płaskich powierzchniach. Tym razem jeszcze bardziej gorąca dyskusja się wywiązała, aż Wallace odmówił już rozmowy z Hampdenem i nie reagował na jego uwagi. Także nawet policja eskortowała Hampdena z jego pokoju hotelowego przed opuszczeniem miasta następnego dnia. Sędziowie zakład rozstrzygnęli na korzyść Wallace'a, a pieniądze mu przyznano. W odpowiedzi na to Hampden natychmiast opublikował 16-stronicową broszurę potępiającą Wallace'a jako kłamcę i oszusta. Is water level or convex after all? The Bedford Canal swindle detected and exposed. Inny kolega, angielski pisarz i płaskoziemca William Carpenter, również obecny podczas eksperymentu, napisał swoją, równie pogardliwą, 30-stronicową opinię o oszustwie zatytułowaną Water not convex, the earth not a globe, demonstrated by Alfred Russel Wallace on the 5th March 1870. W tłumaczeniu na polski, woda się nie zakrzywia. Hampden później wziął Wallace'a do sądu i pozwał go na 500 funtów. Sąd formalnie zasądził sprawę na rzecz Hampdena, uznał zakład za nieważny i zwrócił jemu pieniądze w całości. W 1871 roku, po otrzymaniu ogromnego nacisku opinii publicznej, by odpowiedzieć na te roszczenia zwolenników płaskiej Ziemi, Royal Astronomical Society i jego prezydent George Airy wymyślili eksperyment, który miał nadzieję, że raz na zawsze udowodni osiowy ruch Ziemi i na zawsze uciszy budzącą się hołotę płaskoziemców. Najpierw wypełnił teleskop wodą, by spowolnić prędkość światła w środku, a następnie obliczył niezbędne nachylenie, aby światło gwiazd wpadało bezpośrednio w dół rury. Airy planował zmierzyć prędkość teleskopu i co za tym idzie prędkość Ziemi.
przez ekstrapolowanie ilości pochylenia potrzebnego, aby utrzymać światło gwiazd wchodzące prosto. Eksperyment jednak się nie powiódł i został zapamiętany w historii jako Airy Failure, niepowodzenie Airy'ego. Ponieważ za każdym razem, jak go powtarzał, to Airy dowiadywał się, że światło gwiazd już wchodziło pod odpowiednim kątem bez niezbędnych zmian, udowadniając, że gwiazdy poruszają się względem nieruchomej Ziemi, a nie na odwrót. Airy zamierzał udowodnić teorię heliocentryczną, lecz opracował trwały dowód na geocentryczny model. W 1887 roku amerykańscy fizycy Albert Michelson oraz Edward Morley przeprowadzili eksperyment w celu ustalenia prędkości Ziemi w przestrzeni, co wówczas nazywano eterem. Dzięki przejściu światła przez dwie ścieżki, jedną w kierunku rzekomego ruchu Ziemi, a drugą prostopadle do światła podróżującego do Ziemi, które powinno powrócić później niż światło poruszające się prostopadle do niego. Ku zaskoczeniu Michelsona, Morleya i naukowego środowiska jednak żadnej różnicy nie wykryto, nawet po powtórzeniu eksperymentu kilka razy w różnych miejscach. Aby spróbować załatać ten rażący problem, heliocentryczne środowisko utworzyło transformację Fitzgerald-Lorentz, która miała czelność twierdzić, że droga światła idzie w tym samym kierunku, Ziemia staje się fizycznie krótsza w czasie eksperymentu. Także czas powrotu staje się równy w innym szlaku. Były tak szkodliwe dla mitu wirującej kuli Ziemi, że zostali zmuszeni do wymyślenia tego śmiesznie wracającego wyjaśnienia, które nawet Arthur Mirrell nazwał fizyką desperacji. Po śmierci Samuela Robotama, Lady Elizabeth Blount, nauczycielka angielskiego, zwolenniczka płaskiej Ziemi, wegetarianka i przeciwniczka wiwisekcji, założyła Universal Zathetic Society, które przyciągnęło tysiące członków i publikowało przez kilka dekad dziennik o nazwie The Earth Not a Globe Review. Wielu innych wybitnych zwolenników płaskiej Ziemi również robiło, co mogło w tym czasie, by rozpowszechnić te informacje. John Hampden kontynuował publikowanie swojej pracy i wydrukował wszystkie materiały od Samuela Robotama. W 1885 roku William Carpenter opublikował swoje słynne 100 Proofs Earth is Not a Globe. W 1892 roku Alexander Gleason wydał swój nowy, pierwszy standard mapy świata, który do dziś pozostaje jedną z najbardziej dokładnych map płaskiej Ziemi, jaką kiedykolwiek stworzono. Miał nadzieję, że całkowicie zastąpi globusy i mapy Mercator, ale niestety wpływ jego mapy był krótkotrwały. W następnym roku, 1893, Gleason opublikował jego tomy o płaskiej Ziemi, zatytułowane Is the Bible from Heaven? Is the Earth a Globe? Does the Modern Science and the Bible Agree? Która ukazała wiele dowodów na płaską Ziemię, a także wyjaśniała swoją wspaniałą mapę. W 1899 roku autor płaskoziemski z RPA, Thomas Winship, opublikował swoją doskonałą pracę Thetic Cosmogeny. Dowody, że świat nie jest obrotową kulą, tylko stacjonarnym kręgiem płaszczyzny. Rok 1903 zapoczątkował podróże samolotami, które gdyby zostały wynalezione w czasach Kopernika, to zniszczyłyby jego fantazje pędzącej się kuli długo przed startem. Gdy balony na gorące powietrze po raz pierwszy zostały wymyślone, to powiedziano ludziom, że po prostu nie można unosić się w powietrzu i czekać na pędzącą kulę Ziemię, która przeniesie ich cele do nich. Dlatego, ponieważ grawitacja jakoś zatrzymuje całą atmosferę i wszystko w niej na swoim miejscu, przeciągając ją wzdłuż tysiąca mil tak równomiernie, że nie możemy jej zobaczyć, poczuć, usłyszeć lub zmierzyć w żaden sposób. Technologia samolotów rozwinęła się tak, że mogliśmy latać na porównywalnych prędkościach do rzekomej rotacji Ziemi. Stało się jasne, że Ziemia i jej atmosfera nie mogą się stale obracać 1000 mil z zachodu na wschód. Opierając się na eksperymencie Michelsona i Morleya z 1913 roku, francuski fizyk George Sagnac kolejny raz udowodnił istnienie eteru i bezruchu Ziemi za pomocą belki rozdzielającej do wysyłania światła w przeciwnych kierunkach wokół ścieżki. Połączył je ponownie, a następnie obserwował ich interferencyjne obrzeża w czasie postoju, a następnie obracając cały swój stół eksperymentalny. Dwa obroty na sekundę. Zmiany w formach interferencji pomiędzy próbą w ruchu i nieruszającą się ujawniły, że światło, a więc Ziemia, była stacjonarna. W 1914 roku William Westfield napisał swój geocentryczny klasyk Does the Earth Rotate? No. A kiedy arcydzieło George'a Hutchinsona, King's Dethroned, Królowie Zdetronowani, czyli historia ewolucji astronomii od czasów Cesarstwa Rzymskiego aż do dnia dzisiejszego, została opublikowana w 1922 roku, heliocentryczna teoria wszechświata stała już na swoich ostatnich nogach. W 1925 roku eksperyment Michelsona-Gale'a znowu poręczył za nieruchomą Ziemią i było jasne dla establishmentu, że muszą coś wielkiego dostarczyć, aby z powrotem na swoją stronę przenieść opinię publiczną.
W 1916 roku fizyk żydowskiego pochodzenia Albert Einstein opublikował swoją ogólną teorię względności, świetny przegląd heliocentryzmu, który za jednym filozoficznym zamachem zniósł eter z badań naukowych, zastępując go formą relatywizmu, co pozwoliło heliocentrykom i geocentrykom na otrzymanie jednakowej wartości. Jednak jakby nie było absolutnego eterycznego medium, w którym wszystko istnieje, to teoretycznie można by postulować kompletny relatywizm w odniesieniu do przepływu dwóch obiektów, takich jak Ziemia i Słońce. W jednym filozoficznym skoku, bez naukowych dowodów na jego poparcie, Einstein i środowisko heliocentryków było w stanie zamieść elementy Aerfeiler, Michelsona, Morleya, Saniaka, Gale'a z wszystkich wygodnie pod dywan i udawać, że nie istnieją, po prostu twierdząc, że wszystkie ruchy we wszechświecie są względne. Pod koniec 1920 roku Einstein i jego teorie zostały pchnięte tak gwałtownie, że heliocentryczne teorie zaczęły powracać na nowo, a Einstein był reklamowany jako geniusz, jeden z najwybitniejszych umysłów historii. W rzeczywistości było wręcz przeciwnie, nawet on sam przyznał, kiedy został zapytany: jak to jest być najmądrzejszym żyjącym człowiekiem? Odpowiedział mówiąc: nie wiem, trzeba zapytać Nikola Tesli. Prawdziwego geniusza, który w żaden sposób nie wspierał teorii względności Einsteina lub teorii heliocentrycznej. Einstein nawet został złapany na kłamstwie, kiedy początkowo twierdził, że nigdy nawet nie słyszał o doświadczeniu Michelsona-Morleya, ale później przyznał, że rzeczywiście stworzył szczególną teorię z zamiarem zniesienia eteru i unieważnienia wyników Michelsona-Morleya. Przed rokiem 1930 ekscentryczny chrześcijanin płaskoziemca Wilbur Glenn Foliva przyciągnął sporo rozgłosu całego świata dzięki jego amerykańskim wycieczkom szkolnym i codziennym audycjom radiowym z jego osobistej stacji, które słychać było aż w Australii. Słynny Foliva założył i zbudował Zion City w stanie Illinois, 6,5-tysięczne miasto, w którym wszyscy byli chrześcijanami utożsamiającymi się z ruchem płaskiej ziemi. Zion City miało nawet szkoły i kościoły, które nauczały kosmologii płaskiej ziemi. Przez całe swoje życie Foliva oferował otwarty zakład na $5,000 dla każdego, kto myślał, że może obalić płaską ziemię. Aż do jego śmierci w 1942 roku nie było chętnych. Po II wojnie światowej operacja Paperclip dostarczyła setki najlepszych niemieckich naukowców i fizyków do Stanów Zjednoczonych i na początek w późnych latach 50. zatrudniono ich w NASA. Tymczasem rosyjski program kosmiczny także był tworzony i nastąpił tzw. wyścig kosmiczny pomiędzy Ameryką i Rosją. Geostacjonarna komunikacja satelitarna po raz pierwszy była prezentowana w roku 1945 w książce masońskiego pisarza science fiction Artura C. Clarka i rzekomo stała się faktem naukowym nieco ponad dekadę później. W 1957 roku Rosja rzekomo uruchomiła pierwszego satelitę o nazwie Sputnik na niskiej orbicie ziemskiej, a następnie w 1958 roku niemieckiego Explorer 1. Obecnie przypuszczalnie w górze istnieje około 20 tysięcy takich satelitów nieustannie krążących wokół Ziemi. Są podobno w termosferze, gdzie temperatury, jak twierdzą, wynoszą około 2,5 tysiąca stopni Celsjusza. Jednakże metale stosowane w satelitach, takie jak aluminium, złoto, tytan, mają temperaturę topnienia wynoszącą odpowiednio 660, 1064, 1667 stopni. Wszystkie znacznie niższe niż mogłyby wytrzymać. Ludzie często nawet twierdzą, że mogą zobaczyć te satelity gołym okiem, ale jest to śmieszne, biorąc pod uwagę, że są mniejsze niż autobus i rzekomo 100 plus kilometrów od nas. Jest to niemożliwe, aby zobaczyć coś tak małego tak daleko. Nawet przy użyciu teleskopów nikt nie stwierdził, że widzi kształty satelit, lecz opisuje, że widzi mijające ruchome światła, które łatwo mogą być dowolną liczbą rzeczy od samolotów, dronów, do spadających gwiazd lub innych niezidentyfikowanych obiektów. Fakt, że są one geostacjonarne, oznaczałby, że nie musiałyby się poruszać po niebie, a raczej być wiecznie tkwiące dokładnie w tym samym miejscu cały dzień każdego dnia. Tak zwane satelitarne telefony okazało się, że mają problem z odbiorem w krajach takich jak Kazachstan z nielicznymi wieżami telefonii komórkowej. Gdyby Ziemia była kulą z otaczającymi ją 20 tysiącami satelit, takie braki łączności nie powinny regularnie występować w dowolnych obszarach wiejskich czy głębiach oceanicznych. Również talerze satelitarne, które istniały przez wiele lat, zanim satelity rzekomo wymyślono, są prawie zawsze ustawione pod kątem 45 stopni w kierunku najbliższej naziemnej wieży. Jeśli anteny telewizyjne faktycznie zbierałyby sygnał od satelitów z ponad 100-kilometrowej przestrzeni, większość talerzy telewizyjnych powinna być skierowana mniej lub bardziej prosto do nieba. Fakt, że talerze satelitarne nigdy nie są skierowane w górę i prawie zawsze ustawione są pod kątem 45 stopni, dowodzi, że odbierają sygnały z wież naziemnych.
Przed satelitami radio, telewizja i systemy nawigacyjne LORAN i DECA były już ugruntowane i pracowały w najlepszym porządku, używając tylko technologii naziemnej. W dzisiejszych czasach ogromne kable światłowodowe łączą internet wzdłuż oceanów. Olbrzymie wieże komórkowe z triangulacją sygnału GPS i ionosferycznym rozchodzeniem się fal radiowych pozwalają odbić się wszystkiemu bez pomocy bestsellerowego stworu science fiction znanego jako satelity. Również w drugiej połowie lat 50. mieszkający w Dover w Anglii Samuel Shenton w duchu Robotama i Lady Blount z Zathetic Society utworzył IFERS, Międzynarodowe Towarzystwo do Badań nad Płaską Ziemią, i zaczął prezentować wykłady w telewizji, w gazetach o naszej płaskiej, stacjonarnej Ziemi. Shenton pod koniec XIX wieku odkrył dzieła autorów płaskoziemskich, które były wymieniane wcześniej, i uczynił z nich swoją misję, aby szerzyć orędzie Zathetic tak daleko, jak tylko to możliwe. Z rzekomymi startami satelit NASA ludzie stale pytali Shentona o satelity potwierdzające kulistą Ziemię, a on zawsze odpowiadał: czy żegluga wokół wyspy udowodni, że ona jest kulista? Kiedy NASA stwierdziła, że wysłała pierwszego człowieka w kosmos, Shenton mówił od samego początku, że te wszystkie zdjęcia i wideo to oszustwo. Kiedy John Glenn podobno orbitował świat w 1963 roku, Shenton nawet wysłał mu darmowe członkostwo w IFERS z osobistą wiadomością mówiącą: okej, mądralo. Shenton wiedział, że John Glenn, dwukrotny senator USA i jeden z pierwszych astronautów NASA, był kłamiącym masonem, podobnie jak jego heliocentryczni dawni ojcowie, od Pitagorasa, Kopernika, Keplera do Cavendisha, wraz z większością wszystkich astronomów NASA. Buzz Aldrin Jr. przyznał się do noszenia pierścienia ze znakiem 33 stopnia masonerii z Montclair Lodge nr 144 w New Jersey. Edgar Mitchell jest masonem z zakonu The Molloy of Artesta Lodge nr 29. w Nowym Meksyku. James Irwin był członkiem Tejon Lodge nr 104 w Colorado Springs. Don Isle był członkiem Luther B. Turner Lodge nr 732 w Ohio. Gordon Cooper był mistrzem masońskim w Carbondale Lodge nr 82 w Colorado. Virgil Grissom był mistrzem masońskim z Michel Lodge nr 228 w stanie Indiana. Walter Shearer Jr. był masonem 33 stopnia w Canaveral Lodge nr 339 na Florydzie. Thomas Strafford jest masonem w Western Star Lodge nr 138 w Oklahomie. Paul Waits jest z Lawrence Lodge nr 708 w Pensylwanii. C. Fred Clickenhead, szef NASA podczas programu Apollo, wkrótce potem stał się suwerennym komandorem Rady 33 stopnia starożytnego i akceptowanego rytu szkockiego masonerii w południowej jurysdykcji. Astronauci NASA Neil Armstrong, Alan Shepard, William Pugh, Vonis Brand i Anthony W. England wszyscy mieli ojców, którzy również byli masonami. Liczba astronautów, którzy są masonami lub mają masońskie rodziny, jest zadziwiająca. Jest prawdopodobne, że więcej astronautów i osób o kluczowym znaczeniu w NASA jest również powiązanych z braterstwem, ale nie mówią tak otwarcie o swojej przynależności. Dlatego istnienie tak wielu masonów, członków największego i najstarszego tajnego stowarzyszenia, zaangażowanego w promowanie i propagowanie tej heliocentrycznej doktryny kulistości, od samego początku do czasów współczesnych powinno budzić poważne podejrzenia. Tak w ogóle, zanim pierwsza misja Apollo zaczęła przygotowywać wyrzutnie, 11 astronautów NASA zmarło w bardzo podejrzanych wypadkach. Gus Grissom, Roger Chaffee i Ed White zostali skremowani razem w ogniu kapsuły Apollo w czasie zupełnie niepotrzebnego i niebezpiecznego testu, w którym zostali oni przywiązani w dół i zamknięci w 100% szczelnej komorze tlenowej, która spaliła trzech z nich na śmierć w ciągu kilku sekund. 7 innych astronautów, Ted Freeman, Charles Bassett, Elliot C., Russell Rogers, Clifton Williams, Michael Adams i Robert Lawrence, zmarło w 6 oddzielnych wypadkach samolotowych, a Ed Givens w wypadku samochodowym. 8 z tych zgonów było w samym tylko 1967 roku. Tak wielu astronautów przypadkowo ginących w takich okolicznościach jest wysoce nieprawdopodobne, a potwierdza to, że były to celowe trafienia masonów próbujących znaleźć odpowiednie osoby, aby sprzedać swoje oszustwo. Jednym z najbardziej szczerych astronautów był Gus Grissom. W 1967 roku Grissom stał się coraz bardziej podrażniony i negatywnie wypowiadał się o szansach NASA na historyczne lądowanie człowieka na Księżycu. Stwierdził, że szanse są dość nikłe, oraz zawiesił słynną cytrynę na kapsule Apollo po tym, jak wielokrotnie nie przeszła testowych procedur bezpieczeństwa. Grissom groził, że upubliczni swoje skargi, a nawet powiedział żonie Betty: jeśli kiedykolwiek zdarzy się poważny wypadek w programie kosmicznym, to mogę to być ja. Zaraz po jego zabójstwie agenci rządowi wjechali do domu Grissoma, zanim w ogóle ktokolwiek został poinformowany o pożarze lub śmierci. Zabrali oni wszystkie jego osobiste dokumenty i dzienniki, które już nigdy nie zwrócili.
W latach 1969-1972 masoni z NASA twierdzili, że 6 z misji Apollo wylądowało na Księżycu. Z tego pomysłowego podstępu trochę techniki rakietowej, grono kłamiących masonów i fotografie wykonywane przez okrągłe okno tą jedną operacją psychologiczną NASA udało się przekonać prawie wszystkich, że żyją na pędzącej się Ziemi kuli. Nie dokumentalnym Funny Things Happened on the Way to the Moon. W tłumaczeniu na polski zabawne rzeczy, jakie zdarzyły się w drodze na Księżyc. Można obejrzeć oficjalny materiał filmowy NASA, który wyciekł i pokazuje astronautów Apollo 11, Buzza Aldrina, Neila Armstronga i Michaela Collinsa, którzy przez prawie godzinę przy użyciu sztuczek z wykorzystaniem folii i kamery sfałszowali ujęcia okrągłej Ziemi. Komunikowali się z Houston na temat tego, jak dokładnie ustawić ujęcia, tak aby osiągnąć pożądany efekt. Najpierw zaciemniono wszystkie okna z wyjątkiem tego dolnego o kształcie kołowym, a następnie wycelowali aparat w tym kierunku z kilku kroków dalej. To stworzyło iluzję kulistości Ziemi otoczonej czarną przestrzenią, podczas gdy w rzeczywistości było to po prostu okrągłe okno w swojej ciemnej kabinie. Neil Armstrong twierdził, że w tym momencie jest 130 tysięcy mil nad Ziemią, w połowie drogi na Księżyc. Jednak gdy sztuczki kamery zostały zakończone, widz mógł zobaczyć na własne oczy, że astronauci byli nie więcej niż kilkadziesiąt kilometrów nad powierzchnią Ziemi w samolocie, mogącym latać na dużej wysokości. Te obrazy pokazujące kulisty świat szybko stały się masońskimi najcenniejszymi narzędziami zmiany percepcji społecznej na temat kształtu Ziemi. Samuel Shenton, prezes IFIRST, cytowany przed rzekomym lądowaniem na Księżycu Apollo, stwierdził, że gwiazdy można dostrzec przez Księżyc. Astronauci lepiej niech będą gotowi wrócić z powrotem, ponieważ tam nie ma za bardzo na czym wylądować. Poza Shentonem, wiele osób, które również nazywały lądowania NASA na Księżycu ustawioną mistyfikacją, było profesjonalnymi fotografami. Gdy bliżej się zbada oficjalne fotografie Księżyca robione przez NASA, to jest oczywiste, że wiele zostało zrobionych wewnątrz studia, przy użyciu powtarzającego się tła, sztucznego oświetlenia, przewodów i żurawi. Wielokrotnie radzany brytyjski fotograf David Percy, fotoanalityk, historyk Doug White, fotograf, wydawca magazynu Nexus, wszyscy wystawili swoje zawodowe reputacje, aby ukazać oszustwa w tzw. fotograficznych dowodach NASA. Nie tylko zapis wideo Apollo jest obarczony oszustwem, ale NASA twierdzi, że oryginalne filmy Apollo 11 wygodnie zniknęły z ich ewidencji, więc nikt nie może ich przeanalizować pod kątem autentyczności. Słyszałeś poprawnie. Wydali ponad 30 miliardów dolarów, podróżując na Księżyc, a następnie stracili dowody wideo. W 1970 roku mason i profesor filozofii na Uniwersytecie St. Thomas, Leo Ferrari, stworzył The Flat Earth Society of Canada, które wkrótce straciło nazwę do po prostu The Flat Earth Society, czyli w tłumaczeniu na polski Towarzystwo Płaskiej Ziemi. W przeciwieństwie do Międzynarodowego Towarzystwa Badań Płaskiej Ziemi, w skrócie IFIRST, Samuela Shentona, w każdy możliwy sposób Leo Ferrari i jego Towarzystwo Płaskiej Ziemi traktowało cały temat jako martwy żart, kpiąc z niego, a nawet tworząc celowo fałszywe argumenty odnośnie płaskiej Ziemi. Na przykład, Leo Ferrari zawsze przynosił ze sobą dynię wielkości kamienia podczas wywiadów i opowiadał, twierdząc, że ma te kamienie znad krawędzi naszej płaskiej Ziemi. Mówił to z ogromnym uśmiechem na twarzy, jak jego łódź spadła na krawędzi, na szczęście był przywiązany poprzez przywieszenie się do tej skały. Oczywiście opisując naszą płaską Ziemię w taki sposób, aby zniechęcić ludzi do podejmowania sprawy na poważnie. A stworzenie tego fałszywego Flat Earth Society było drogą masonerii do złagodzenia IFIRST należącego do Shentona jako prawdziwego zagrożenia dla ich globalnego oszustwa. W 1971 roku Samuel Shenton zmarł i były amerykański mechanik samolotowy Charles K. Johnson zajął jego miejsce jako prezydent IFIRST. Charles i jego żona, Majority, jak Lady Blount i wielu oryginalnych członków Zetetic Society, nie było jedynie płaskoziemcami, ale również szczerymi wegetarianinami i antymięsożercami. Charles i Majority przez wiele lat utrzymywali czasopismo The Flat Earth News, gdzie drukowane były artykuły o kłamstwach NASA, geocentryzmie, płaskiej Ziemi i wegetarianizmie. W przeciwieństwie do Leo Ferrariego i jego makiety towarzystwa rozpowszechniającej dezinformacje, Charles Johnson był prawdziwym głosem występującym przeciwko złu świata. W 1974 roku, kiedy Johnson usłyszał o początkującej organizacji Ferrariego, postanowił się z nim skontaktować i napisał serdeczny list z prośbą o dalsze informacje odnośnie jego stowarzyszenia, na który Ferrari nigdy nie odpowiedział. Dwa lata później Johnson napisał kolejny uprzejmy list, mówiący o tym, jak był zachwycony perspektywą podobnie myślącego działacza. I napisał, że to był bardzo szczęśliwy dzień, kiedy dowiedział się o stowarzyszeniu Ferrariego. Czuję, że w pewnym rdzeniu nie możemy być bardzo daleko od siebie w celach. Staram się praktykować to, co głoszę, myśleć, szukać i szukać rozsądnych pomysłów i koncepcji. Zamknął pisząc, że nie może doczekać się odpowiedzi od Ferrariego i ma nadzieję, że on odpisze.
Po 6 miesiącach bez odpowiedzi Johnson napisał ponownie jeszcze raz, aby wyjaśnić jego jedyny cel – zwiększenie wiedzy na ten temat i trzymanie się faktów, które byłyby korzystne dla niego i z czasem dla reszty świata. Poprosił o odpowiedź oraz kopię pisma Fez, należącego do Ferrariego. Podsumowując, Johnson napisał: dzięki z głębi serca, ale zastrzeg, jeśli Ferrari będzie nadal go ignorował, to wtedy będę wiedział, kim naprawdę jesteś. Jakimś wrogiem płaskiej ziemi. Ostatecznie Ferrari odpowiedział, ale nie wiadomością lub czasopismem zgodnie z wnioskiem, ale po prostu zamykając formę płatnych aplikacji Fez. Johnson dalej badał organizację Ferrariego i okazało się, że używa pomysłu płaskiej ziemi jako pomysł, chwyt do rozrywki i promowania ateistycznego społeczeństwa. Odtąd Johnson ciężko pracował, aby poszerzyć swoje IFES i stale przez resztę swojego życia narażał Fez Ferrariego, nazywając go fałszywym prorokiem winnym zaciemnienia wód prawdy. Pod koniec jego życia dom Johnsona spłonął wraz ze wszystkimi materiałami odnośnie płaskiej ziemi, które on i Shenton zebrali podczas ich życia, aż do dnia śmierci. Johnson twierdził, że ogień był wynikiem podpalenia przez agenta NASA, którego widział weszącego tego dnia. Ledwo skończyli swoją propagandę o lądowaniu na Księżycu i zamiast tego, począwszy od 1976 roku, NASA zaczęła udawać lądowania na Marsie. Zacznijmy od tego, że planety, wcześniej znane jako wędrujące gwiazdy, nie są podobnie jak Ziemia nadające się do zamieszkania lub w ogóle wylądowania na nich. Słońce, Księżyc i gwiazdy to są po prostu luminarne, niebieskie ciała stosunkowo blisko Ziemi, a nie coś namacalnego jak ciało stałe, po którym ludzie mogliby kiedykolwiek chodzić. To jest boleśnie oczywiste dla każdego z funkcjonującymi gałkami ocznymi, teleskopem lub aparatem Nikon P900, ale NASA uparcie aż do dziś publikuje tysiące fałszywych obrazów CGI, komputerowo generowanych, twierdząc, że pochodzą z Marsa. Nawet zakładając, że Mars byłby rzeczywiście kulistą, pustynną planetą, jak twierdzi NASA, to jest to niemożliwe, aby bezpiecznie wylądowała tam sonda na podstawie ich własnych badań i statystyk. Mówią, że nacisk powierzchniowy na Marsie jest tylko 0,3% nacisku powierzchni na Ziemi, odpowiednikiem ciśnienia około 23 mil nad Ziemią. Nie ma tam wystarczającej ilości powietrza i ciśnienia, a jednak falujące spadochrony NASA używane są do lądowania ich rzekomych sond marsjańskich. Żaden spadochron kiedykolwiek wymyślony nie został z powodzeniem otworzony na takiej wysokości. One zwyczajnie lecą prosto w dół, a następnie nigdy nie napełniają się dalej podczas spadania. Najwyższy rekord Joe Kittingera, najszybsze i najdłuższe nurkowanie ze spadochronem z górnych warstw atmosfery ziemskiej, spadając z zaledwie wysokości 19 mil, trwało 15 minut z prędkością 767 mil, a jego hamujący spadochron okazał się bezużyteczny i nie hamował prędkości. Jednak NASA chciałaby nam wmówić, na przykład, że spadochron Phoenix zdołał jakoś spowolnić go z 12 738 mil do tylko 123 mil, w zaledwie niecałe 3 minuty przed jego ostatecznym lądowaniem. Innymi słowy, NASA twierdzi, że może robić coś na Marsie miliony mil stąd poprzez zdalne sterowanie czegoś, na co nie mamy dowodów nawet na Ziemi przy znacznie niższych wysokościach i 16 razy wolniejszych prędkościach. W 2001 roku Charles K. Johnson zmarł, a utraciwszy cały swój materiał o płaskiej ziemi i korespondencję w pożarze w swoim domu, IFERS został oficjalnie zakończony. Z drugiej strony Leo Ferrari i jego farsa płaskiej ziemi kontynuowała pracę, jak zwykle czyniąc kpiny tematu płaskiej ziemi. W 2004 roku królowanie nad Fez zostało przekazane Danielowi Shentonowi, żadnego związku z prawdziwym płaskoziemcą Samuelem Shentonem, który wiernie jak Ferrari utrzymuje stronę internetową Towarzystwa Płaskiej Ziemi aż do dzisiaj, którym promuje takie fantastyczne przedstawienia jak celowe dezinformacje, jako aby płaska płyta Ziemi stale unosiła się w górę przez wszechświat, aby uwzględnić grawitację. Ich jedynym celem, jak słusznie stwierdził Charles Johnson, jest wyraźne zatruwanie studni i zaciemnianie wód prawdy. W 2008 roku nauczyciel i autor Eric Dubai reaktywował IFERS, założył stronę internetową www.atlanticconspiracy.com, opublikował książki Atlantic Conspiracy, Flat Earth Conspiracy, Spiritual Science i za pomocą wszystkich możliwych kanałów próbuje rozpowszechniać tę głęboko skrywaną prawdę.